Jeśli szukasz dobrej oferty hipotecznej, to właśnie ją znalazłeś. W biurach Polskiej Credit Union oferujemy niskie oprocentowanie i sezonowe promocje. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Po szczegółowe informacje skontaktuj się z naszą Credit Union. A jeśli nie masz czasu, to skorzystaj z mobilnego serwisu finansowego, a pracownik Credit Union przyjedzie do Ciebie. Polish Credit Union. To ma sens. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym, uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga, dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, łącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Szukasz dobrej oferty hipotecznej? Zapraszamy do biur Polskiej Credit Union. Jeżeli nie masz czasu, to zadzwoń i skorzystaj z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union przyjedzie do Ciebie. Oferujemy niskie oprocentowanie i sezonowe promocje. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Po szczegółowe informacje skontaktuj się z naszą Credit Union. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Po szczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. A teraz zapraszam na kilka wiadomości z Polski przygotowanych przez telewizję Trwam. Dwadzieścia lat temu Polska przystąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z tej okazji prezydent Andrzej Duda uroczyście rozpoczął NATO Week. Dzisiaj odwiedził Orzysz, gdzie stacjonuje Wielonarodowa Batalionowa Grupa Bojowa. Wczoraj w Żaganiu, dzisiaj w Orzeszu prezydent Andrzej Duda obserwuje pokazy wojskowe i świętuje NATO Week, 20. rocznicę wstąpienia Polski do sojuszu. Dziękuję, że w ten sposób nie tylko Państwo ćwiczycie, trenujecie różne sytuacje i różne rozwiązania taktyczne, ale dziękuję też, że w tak szczególny wojskowy sposób czcimy 20-lecie obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. W bazie w Orzeszu stacjonuje Wielonarodowa Batalionowa Grupa Bojowa NATO. Służą tutaj na co dzień i chronią Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim wschodniej flanki NATO, żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, oczywiście żołnierze nasi z Polski, ale są też nasi sojusznicy z Chorwacji, z Rumunii i z Wielkiej Brytanii. To jest wymiar naszej solidarności, to jest wymiar naszych umiejętności, umiejętności wojsk sojuszniczych, które te umiejętności właśnie na poligonie w Orzeszu pomnażają. Były pokazy wozów pancernych oraz ich możliwości. Były czołgi, zarówno amerykańskie, jak i polskie. Na niebie śmigłowce, na ziemi ćwiczenia walki wręcz.
Wymieniamy się doświadczeniami, bierzemy udział w ich kursach, oni w naszych. Trenujemy ramię w ramię, walczymy ramię w ramię. Ta współpraca to dla nas dobre ćwiczenie, ponieważ wiele uczymy się od innych państw tutaj w Polsce. Właśnie dzięki takim ćwiczeniom obrona naszego kraju jest spójna, powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. To wszystko sprawia, że możemy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego czuć się bezpieczni. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda wraz z ministrem Mariuszem Błaszczakiem odwiedzą jeszcze dowództwo Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał plan modernizacji sił zbrojnych do 2026 roku. W najbliższych latach na nowy sprzęt dla wojska Polska wyda 185 miliardów złotych. To strategiczny dokument, który określa najważniejsze kierunki rozwoju polskiego wojska. Plan modernizacji technicznej to swoista mapa drogowa. To jest dokument, który stanowi fundament rozwoju polskich sił zbrojnych. Polska do największych zagrożeń zalicza agresywne działania Rosji. Dlatego plan, który ma obowiązywać do 2026 roku, koncentruje się zwłaszcza na wschodniej flance NATO. Powołałem nową dywizję zlokalizowaną na wschód od Wisły. Zasadniczo, co do zasady, nowoczesny sprzęt będzie kierowany właśnie tam. Resort nie rezygnuje z odbudowy marynarki wojennej. Planuje też pozyskanie śmigłowców szturmowych. Kolejnym celem jest zakup nowych samolotów w miejsce nieprzydatnych już dziś na polu walki. Myśliwców Su-22 i MiG-29. To program Harpia. Chcemy zakupić 32 samoloty wielozadaniowe piątej generacji. Minister Mariusz Błaszczak zapowiedział też budowę polskiego systemu antydostępowego. Chodzi o to, żeby zakupione już rakiety średniego zasięgu Patriot zintegrować z rakietami krótkiego zasięgu i to produkowanymi w Polsce. Cały plan przewiduje wydatki liczone w miliardach złotych. Ten plan zakłada modernizację o wartości, uwaga, to bardzo ważne, 185 miliardów złotych. To 45 miliardów złotych więcej niż plan poprzedni. Wojsko nie może być skuteczne bez nowoczesnego uzbrojenia, podkreśla szef Sztabu Generalnego generał broni Rajmund Andrzejczak. Wszystkie te programy, które zostały wymienione, są oczekiwane zarówno przez dowódców pododdziałów, jak i wszystkich pozostałych szczebli dowodzenia. Generał broni Rajmund Andrzejczak podkreślił, że nowy plan modernizacji zwiększa siły rażenia polskiego wojska, a co za tym idzie, także zdolność odstraszania, która jest elementem strategii NATO. Dwa tygodnie temu w Malborku przysięgę złożyło 80 nowych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Uroczystość była zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia w ramach programu Ferie Zwod. Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny. Za sprawę mojej ojczyzny. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. W Malborku 88 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę. Jest to punkt kulminacyjny 16-dniowego szkolenia, które żołnierze odbyli tutaj na terenie garnizonu Malbork. Mówi szef sztabu 71 Batalionu Lekkiej Piechoty w Malborku major Jarosław Kwiatkowski. Intensywny kurs odbył się w ramach programu Ferie Zwod. Była to szczególna okazja, zwłaszcza dla tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na kilkumiesięczne szkolenie. Tutaj nie ma ludzi, którzy nie byliby zmotywowani do służby. Nasi ochotnicy są naprawdę patriotami. Są ludźmi, którzy chcą służyć swojej ojczyźnie, chcą służyć swojej małej ojczyźnie, swojej rodzinie, swoim bliskim. Są to prawdziwi patrioci. Mówi rzecznik 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, komandor Dariusz Dębski. Pan Sławomir do WOT wstąpił razem z córką Oliwią. Byliśmy nieraz na strzelnicy, złapała troszeczkę tego wszystkiego, stwierdziła, że może być to dla niej, więc jesteśmy tutaj i jest chyba wszystko okej. Okay. Żona i matka pani Aleksandra jest dumna i oczywiście kibicuje. Jestem pełna podziwu dla mojego dziecka, ponieważ kiedyś no, nie spodziewałabym się, że pójdzie w tym kierunku. Ale myślę, że poniekąd chyba spełniła takie moje ukryte marzenie, bo ja kiedyś marzyłam o tym, żeby pójść do wojska.
ale kiedyś przyjmowano tylko mężczyzn. Dziś do Wojsk Obrony Terytorialnej może wstąpić każdy. Pani Anna na co dzień jest lekarzem dentystą. Chciałam spróbować takich klimatów, sprawdzić siebie przede wszystkim i może da mi to jakieś nowe możliwości. 1/4 zaprzysiężonych dziś w Malborku to właśnie kobiety. Teraz wszystkich zaprzysiężonych do Wojsk Obrony Terytorialnej czeka jeszcze 3-letnie szkolenie rotacyjne. Niskie wynagrodzenia, złe warunki pracy, masowe zwalnianie się pracowników to tylko niektóre bolączki osób zatrudnionych w instytucjach wymiaru sprawiedliwości. W miniony wtorek przed Ministerstwem Finansów i Kancelarią Premiera odbyła się manifestacja pracowników sądów i prokuratur pod hasłem Ostatki u premiera. Tak wyglądała dziś manifestacja pracowników wymiaru sprawiedliwości. Pracownicy sądów i prokuratur domagają się 450 zł podwyżki jeszcze w tym roku. Chcą też, aby ta stawka była trzymana w przyszłych latach. Obecna płaca nie jest umierna z tym, co musimy wykonywać w sądzie. Protestujący przekonują, że około 95% pracowników sądów z wyłączeniem sędziów, asesorów, referendarzy i kuratorów sądowych zarabia mniej niż 2850 zł netto. W tym 20% otrzymuje niespełna 2000 zł. Są to ludzie, którzy mają swoje rodziny i widzimy, zauważamy, zresztą proszę zobaczyć, jest tak dużo ludzi, że ciężko jest tym ludziom wyżyć za tą pensję. Pracownicy sądów i prokuratur o podwyżkę upominali się przed Ministerstwem Finansów, by potem przemaszerować przed kancelarię premiera. Jest o co walczyć, ten rok jest dla nas ważny. I musimy wspólnie działać, nie kłócić się między związkami. Pracownicy sądów i prokuratur o podwyżki walczą już od wielu lat. Od dawna są spauperyzowaną grupą urzędników, a praca, jaką wykonują, jest ogromna. Podkreśla mecenas Piotr Andrzejewski. I wydaje mi się, że jeżeli mamy mówić o dobrej zmianie, to dla nich ta dobra zmiana powinna być też i powinna być znacząca, bo od tego należy realizowanie naszych konstytucyjnych praw do właściwego wymiaru sprawiedliwości. Bez ich pracy on by nie istniał. Tymczasem w połowie grudnia Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie płac pracowników sądów. Ustalono wtedy m.in., że jeszcze przed świętami wszyscy pracownicy sądów otrzymają 1000 zł brutto nagrody, niezależnie od stanowiska i pełnionej funkcji. Kolejny punkt porozumienia gwarantował, że od początku 2019 roku każdy pracownik sądów otrzyma podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 200 zł brutto. Popieramy jakby oczekiwania tutaj pracowników, żeby te wynagrodzenia rosły w najbliższych latach, żeby oni mogli godnie żyć, mieli godne wynagrodzenie, które odpowiada ich kwalifikacjom, wysokim kwalifikacjom, bo to nie jest prosto zostać urzędnikiem sądowym. Jednak kluczowe decyzje dotyczące podwyżek są w rękach resortu finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Groziła za to śmierć i to całej rodziny. Jednak wielu Polaków, nie patrząc na konsekwencje, ukrywało Żydów przed niemiecką machiną zagłady. W ubiegły poniedziałek kolejni z nich usłyszeli podziękowania. Na Zamku Królewskim we Warszawie odbyło się uroczyste podziękowanie Polakom, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów. Organizatorem wydarzenia był prezes fundacji From the Depths, Johnny Daniels. Nie jestem funkcjonariuszem publicznym, nie mam biura, jestem tylko młodą osobą zmotywowaną do tego, by robić to, co właściwe. Wśród gości znaleźli się m.in. amerykański polityk, pastor, były gubernator Arkansas Mike Huckabee oraz wicemarszałek izraelskiego parlamentu Hilli Kibar. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę być tutaj z wami w ten wieczór, podczas którego chcemy uhonorować i podziękować polskim bohaterom, ludziom, którzy ryzykowali swoje życie, by ratować innych. W trakcie uroczystości świadkowie tamtych wydarzeń opowiadali swoje rodzinne historie. Mama opiekowała się chyba taką małą żydowaczką, która była u nas na strychu, w zbitej takiej skrzyni, którą może ojciec mój zbił, i ona tam mieszkała. Ja byłem jedyny, który
nosiłem jedzenie tam. Ich historię opowiada także kaplica pamięci w sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Naszym obowiązkiem jako Polaków jest mówienie prawdy na temat okupacji niemieckiej na terenach polskich i mówienie prawdy na temat prawdziwej roli Polaków, którzy mimo tego, że groziła im kara śmierci, decydowali się na bohaterstwo, decydowali się na to, żeby przyjąć ich pod swój dach. Dlatego też przy toruńskim sanktuarium powstanie także Muzeum Pamięć i Tożsamość. Będzie przedstawiać historię Polski od chrztu w 966 roku. Znajdą się tam także świadectwa Polaków ratujących Żydów. To jest bardzo ważne, żeby pamięć o tych ludziach trwała i istniała przede wszystkim. Poza tym, że są te nazwiska, to tam można przeczytać historię tych osób i okoliczności, w jakich te osoby straciły życie. A zbiór tych historii jest naprawdę imponujący. Zebrano już ponad 40 tysięcy notacji na temat Polaków ratujących Żydów w czasie Holokaustu.